Kolejnym newsem, niestety bardzo przykrym, jest na dziś wiadomość o śmierci Janusza Weissa. Janusz Weiss był jednym z najpopularniejszych radiowców w Polsce. Niemal każdy kojarzy go z audycji Dzwonię do Pani Pana w bardzo nietypowej sprawie. Smutną informację jako pierwsze przekazało Radio Z, powołując się na wiadomość otrzymaną od jego syna. Znany polski dziennikarz, prezenter radiowy i telewizyjny, artysta kabaretowy, zmarł w wieku 74 lat.